Cześć widzowie, z tej strony oczywiście German Chocice, zaproszony na odcinek. Lecimy oczywiście z prasowaniem słomy na kostki. Póki mam taką prasę, to trzeba z niej korzystać. Póki się nie wyrobię okrągłej, mógłbym, w sumie wołam 75 koni traktor. Ale wiecie widzowie, mi jakoś na tym nie zależy. Mi to tam na chwilę obecną mogą być i kostki tam. Tylko żeby wyprasować to, żeby... No. Mam do tego przyczepę, to później będziemy zbierać, no nie? Powiem wam, że kostek mam w tym roku, z tych moich kawałków mam, będę miał naprawdę sporo, tak? Ale ciszej proszę. Bo dlatego, że mam jeszcze, mam 3 hektary owsa zasianego i tam mam jeszcze inne zboża. Także to z jęczmieniu na przykład, tam jest chyba hektar z kawałkiem, także no. Także no. Także lecimy. Robimy sobie oczywiście bogato. Ale 60 wyje. Mógłbym ciasto kupić. Zobaczymy, na co mi będzie stać takie kupić. To jest M-ka, także nie patrzcie, że tu pisze 30, bo to jest M-ka. Silnik od M-ki ma. Także widzicie widzowie, dzisiaj trochę sprasowania będzie, postaram się jeszcze dzisiaj live'a zrobić, ale już jest co prawda 19, ale dzisiaj mogę sobie posiedzieć, także no, będzie elegancko. Czekajcie widzowie, bo chcę coś powiedzieć, tylko musimy poczekać. Przyciszysz trzeba i tyle będzie. To poczekać, zobaczymy co z tego wyniknie. Dobra. Dobra. Zobaczymy. Także czekajcie widzowie, zobaczymy czy to zniknie w ogóle. No ja chcę prasować dalej, no nie, wyprasować tą działkę. Podzielamy na ten jęczmień i zobaczyć. Dobra, już wam mówię widzowie, dlaczego przyciszyłem. Mianowicie tam co mam ten kawałeczek przy tych brzezinkach. Te brzezinki są moje, na część drzew jest mojego wujka. Ale ja sobie tamto chcę pociąć, wyciąć te brzeziny i zrobić co, wyrwać, poprosić chłopaków, nie wiem, czy Sebastiana, czy tam resztę chłopaków z teamu, żeby nam pomogli to obrobić, powyrywać te krzaki, dlatego że ja chcę sobie tam zrobić pole. I tam będzie to zrobione, może na wakacje wytniemy to wszystko.
No już je zobaczymy. Także widzicie. Dużo tutaj nie ma, bo już część zebrałem. Ale zawsze to coś, no nie więcej. Także widzicie, widzowie, tak tutaj to wygląda. My sobie oczywiście pracujemy. Tam będzie wszystko zrobione. Między drzwiami. Także widzicie, widzowie, jak tutaj to wygląda. Sobie prasujemy słomę. Ciapek jakoś robi sobie przy tym kawał dobrej roboty, robi, że lata z tą prasą i prasujemy. O, bo tu są światła jeszcze. Zapomniałem. Także widzicie, widzowie, tak to wygląda. No, prasujemy to. Będę sprzedać te dwie przyczepy na skupie. Została mi jeszcze jedna, ale to za niedługo pojadę jeszcze. Także może na... Znowu dwie pełne przyczepy pojadę, ale wątpię. Także spokojnie, powoli. Także teraz na razie prasujemy to. Taki jest cel na teraz. By to wszystko wyprasować. Emeczką. Nie katujcie mnie w komentarzach, czemu dałem ci założyć tandem tłumień. Tandem strasznie mi wył. A ten jest dobry, ten już jest lepszy. Mogłem od 30 założyć, ale chyba tak zrobię, żeby go tak. Także widzicie, widzowie, tak to tutaj wygląda. Także rozmawiałem jeszcze z takim rolnikiem jednym dzisiaj.
bratem taty. Coś mi tam podoradzał i chyba tak zrobię, jak mówił. Ale to powoli, z czasem, no nie? Nie wszystko naraz. Także widzicie, widzowie, powolutku, powolutku i ko, rasujemy słomy. Także widzicie, widzowie, tak to wygląda. Co ja będę wam dużo mówić, sami widzicie. Także zobaczymy, co z tego wyniknie. Wiecie, widzowie, trzeba się tylko nauczyć na to prawko, bo ja przez to, że mam te pola, no i pole w Cyceminie na cmentarzu, gdzieś tam to jest, to ja się boję jeździć bez prawka, wiecie, widzowie, żeby mnie tam nie złapali, bo tam lubią stać, słyszałem. Kombajn i ten pracujemy. Już dużo nie zostało, tu zostało tylko taki przejazd, ale to już dobra. Ksanić ten kawałek, albo w sumie dociągniemy go do jęczmienia. Ja go nawet nie zauważyłem, wam powiem tego, że to tyle zostało, serio. To będę musiał poprawić. Także widzicie, widzowie, dzisiaj taki odcineczek z prasowanka. Także no. I tak, tamte działki mi są takie tam niezbędne. A że mogę z tego zrobić pole, to wiecie, jak ja się z tego cieszę. Co prawda jakieś ekstra klasy w ziemi to tam nie ma, no nie? Ale już lepsze jest to, niż żeby tam drzewa rosły. No, na pewno. Zobaczę, czy na Jamicach tam nie mogę też zrobić pole, bo tam pole mówią, że mokro, ale zobaczymy, jakie to tam będą to bagna. No bo na pewno łąkę będę kosił, żeby mieć dopłaty, no nie? Także zobaczymy, jak to będzie. Czekaj. Czekajcie. To wyniosę i dobra. Z prasą tu dużo wyjdzie. Sami widzicie, jak schodzi z prasą. Rasujemy to i zobaczymy, co z tego będzie.
O, dobra. Także widzicie, widzowie, jak to tutaj wygląda. Tu pewnie będzie więcej tego pola zrobionego, ale to powolutku, powolutku. Na razie tyle, co teraz zrobię. Dalej nie będę na razie prasował. Zobaczymy, co będzie potem. Zobaczymy, dobra, widzę mnie. Na razie tutaj to, nie. Będzie są tych nocy kawałki. Na chwilę obecną, widzowie. Dobra. Tu widzicie, tutaj kombinujemy. Ciąg dalszy żniw jest. W tamtym odcinku, co nagrywałem, tutaj zaczynałem dopiero żniwa. Nie było czasu grać, bo wiecie, wczoraj lekcje robiłem. Także będzie w tym roku naprawdę grubo i będzie i wóz zrobiony i nie wiem, ile czasu nam zejdzie w tym lesie, ale nie wiem, wóz i tak musimy zrobić, no. Tak, żeby w drzewo wozić tego, to... się te usuwa, a później dopiero teczkę, no. Powiem wam, widzowie, tak. Będę chciał tam sobie powycinać te drzewa. Dlaczego? Dlatego, że chcę sobie tam zrobić pole. Ktoś mi powie, chłopie, o czym ty mówisz? Tam pole. Właśnie. Miałbym spory kawałek ziemi. Nawet sadzawkę starą zasypuję wtedy. To jest realne do zrobienia i mogę tam mieć pole. Bo rozmawiam z zwykłym rolnikiem. To jest serio realne. No i już nie chodzi o to. Chodzi o coś innego, widzę. Chodzi o to, żeby mi pomogli koledzy z mojego teamu wyrwać mi te, te krzaki, co tam rosną i ten. Bo wyrywać to wszystko w pierony. Powyrywać to, dlaczego? Powyrywać się dużo osób zapyta. Po co ty chcesz ten las niszczyć w ogóle? Mam tyle działek lasu, że mi tamten kawałek kilkunastu drzewek problemu nie robi, no nie? A jak ja tam spuszczę te wszystkie drzewa, to nic się nie stanie. W piecu się najwyżej je spalić, pójdą na jakieś dechy i będzie dobrze.
Nawet nie wiedziałem, że będzie pełny zbiornik, ale naprawdę jeden przejazd. No i jeden przejazd. Nie widzicie, jak sypie. No to 100%. Nie. Nawet tu nie. No 100% na więzienie było. Także widzicie, widzowie, jak to wygląda. Nie mam chyba talerzówki, co? Mam tylko bułki i kultywator, co nie? Jeszcze brony. 55 metrów. Mógłbym z tego. No i te do 80 koni. 2, 4, a te mają ile? 2, 1. Te są większe. Dobra, widzowie, zrobimy to sobie takie. Będzie chyba najlepsze rozwiązanie. Dokupiłem dwie maszyny do swojego bydlaka, dlatego że potrzebuję, no nie? Potrzebuję, wiecie, widzowie, jak się ma już dobry ciągnik, w miarę dobry, no nie? No to i maszyny też trzeba mieć wszystko pod niego. Nie wiem, czy ja tam wjadę, ale zobaczymy. Także widzicie, widzowie, tak to wygląda. Tu się przyjedzie też powoli sprasować, trzeba i tak jechać na podwórko poprawić ten jęczmień. Także widzicie, widzowie. Także widzicie, widzowie, tak to tutaj wygląda. Elegancko, powolutku, widzowie. Widzicie, widzowie. Ja mogę sobie na razie nie będę na razie otwierał. Ale sami widzicie, jak to się ładnie sypie. Także widzicie, widzowie, tak tutaj to wygląda. My sobie oczywiście kombajnujemy teraz. Tak, oprócz tego będę chciał tam sobie ziemi jakoś namieść. Także... postaram się namieść ziemi, także nie będzie źle, może tak powiem. Także na pewno będzie jakiś film nagrany, jak to będzie wycinane, czy jak to tam będzie wyrywane na pewno. Postaram się, żeby mógł ponagrywać, jak to będzie wyrywane. Będzie to wszystko robione. Tam parę drzew nawet wujkowi nie będzie wadzić, a wujek się ucieszy, że będę mógł uprawiać. Bo jak co wiecie, widzowie, nawet w tym roku powoli zaczynać maszyny powoli sobie kupować. Co ja mam zamiar kupować sobie na początek? No na pewno to będzie jakaś 60.
Także no. Także widzicie, widzowie, tak to wygląda. Co ja wam będę widzieć? Godą, jak wy widzicie, no nie? No. Także widzicie, widzowie, tak to wygląda. Się kombajnuje powoli. Także, także. Także widzicie, widzowie, tak tutaj się kombajnuje to. Mam taką nadzieję, że uda nam się to wszystko elegancko tam to zrobić, bo to jest kawał pola, no nie? Całą długość staram się tej ziemi nawieźć. Ale ja to tam taczek, jak ja mam te taczki, no nie? Ja tam powiem wam tak szczerze, ja tych taczek nie oszczędzam wcale. One są po to, żeby w gospodarstwie robiły. I one będą robić, tylko potrzeba czasu. Nie. Czasu potrzebują, tak to będą robić. Nie czasu, tylko mogą być wyjechane. Ja wiem, co robiła taczka dziadka, więc cuda przeszła. Ona chodziła do końca. Koło nawet jej zostało jedno. No i wyżej koło tam pójdą, ale staram się pompować te opony. Na flakach nie jeździć. Ja nie chcę do tamtej przyczepy, bo już się trochę nasypało, co nie? Niedobrze, niedobrze. Także widzicie, widzowie. Nie wiem, które kość, czy przężyto, czy to, pierwino. Przężyta, to tam przężyto będzie, nie wiem co będzie, może przężyto, zobaczymy. Także widzicie, widzowie, tutaj owiec jest koszony, powolutku zaczynam owiec, wjechałem teraz z owiec. To są właśnie chyba trochę różni, co? Bo to jest z jęczmienia. No, wyglądem się trochę różnią. Niewiele, ale się różnią. Gęściejsza jest ta słoma, zawsze była, no, to, no zazwyczaj tak jest. Widzicie, gęściejsza. Także dobra, widzowie, to by było w dzisiejszym odcinku na tyle, także łapkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się, do zobaczenia.